Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Jeżeli podobają się Wam materiały publikowane przeze mnie, bardzo proszę o subskrypcję, dzielenie się i opinie i pytania pod materiałem. Dziś zajmę się tematem późnej ciąży. Coraz częściej decyzje o ciąży zapadają później, kiedy układamy już sobie życie, czasami życie się zmienia, no i pojawia się decyzja o ciąży, albo ciąża pojawia się w sposób zupełnie nieoczekiwany. I chciałbym przybliżyć ten temat i troszkę rozwiać mity i rozwiać Wasze obawy związane z późnym macierzyństwem. Generalnie w przestrzeni publicznej funkcjonuje ta bariera 35 roku życia jako takiej granicy, powyżej której ciąża może stać się problemem. Drogie panie, ciąża może stać się problemem na każdym etapie życia, bo to nie jest tak, że jest jakiś magiczny wiek, powyżej którego wszystkie problemy eksplodują. Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że w programie badań prenatalnych ten margines 35 roku życia jest granicą, kiedy pacjentkom przysługuje jakby z zasady bezpłatne badanie prenatalne w ramach programu finansowanego przez NFZ. Chciałbym tutaj powiedzieć o ważnej rzeczy, jaką jest planowanie ciąży. Jeżeli podejmujemy decyzję o macierzyństwie, to warto się do tej ciąży przygotować. Przyjmować suplementy zawierające kwas foliowy i foliany, ustawić sobie sprawy zdrowotne, zaliczyć wizytę u stomatologa, zmodyfikować leczenie. Panie, które planują ciążę, często pytają: panie doktorze, czy ja mogę sobie sprawdzić, czy ja jestem płodna? No więc tutaj mamy kilka metod, którymi możemy ocenić, na ile u tej dziewczyny występują duże bądź też mniejsze szanse na ciąży. Pierwsza rzecz to jest biologia. Patrzymy sobie na rytm krwawień miesiączkowych. Jeżeli cykle są regularne, pojawiają się w regularnych odstępach, to z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że są to cykle z jajeczkowaniem. Oprócz tego możemy sprawdzić sobie, ile tych komórek jajowych jeszcze zostało w jajnikach. Takim najprostszym badaniem, które nie zależy od tego, czy wykonujemy je w pierwszej czy w drugiej fazie cyklu, jest oznaczenie stężenia hormonu antymillerowskiego, AMH. Badanie można wykonać praktycznie rzecz biorąc w każdym laboratorium. Drugi parametr, który oceniamy, to jest stężenie FSH w trzecim dniu cyklu. I to już badanie jest rzeczywiście, które powinno być wykonane właśnie na samym początku. Optymalnie trzeci dzień cyklu. Kolejne badanie to jest badanie ultrasonograficzne. Oceniamy sobie ilość pęcherzyków w jajnikach i możemy korzystać tutaj w badaniu USG z takiego automatycznego liczenia pęcherzyków antralnych. I tu macie panie na zdjęciu taki właśnie przekrój jajnika w trójwymiarze, który ten przekrój nas informuje, ile tych pęcherzyków znajduje się w jajnikach. Ważnym aspektem płodności jest kwestia wcześniejszego leczenia. Bo jeżeli były wykonywane operacje na jajnikach, jeżeli te jajniki były kauteryzowane, przypalane, czy były wykonywane różne zabiegi związane z leczeniem torbieli jajnika, guzów jajnika, no to ta rezerwa jajnikowa zmniejsza się. I w przypadku również chorób nowotworowych, jeżeli mamy sytuację, kiedy zaplanowane jest leczenie przy pomocy chemioterapii, to warto porozmawiać z lekarzami na temat zabezpieczenia komórek jajowych przed takim leczeniem. Wszystkie ośrodki praktycznie leczenia niepłodności, przynajmniej na Śląsku, oferują taką możliwość zamrożenia komórek jajowych do późniejszego wykorzystania. Warto zadbać o własne zdrowie, bo ciąża, która jest zaplanowana bądź też niezaplanowana w późniejszym wieku, może być powikłana chorobami, które wcześniej są leczone. Warto porozmawiać z lekarzem prowadzącym, internistą, hematologiem, lekarzem, który opiekuje się nami, czy lekarzem rodzinnym na temat modyfikacji leczenia. Tutaj zwróciłbym przede wszystkim uwagę na leki psychotropowe, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i leki stosowane w dermatologii. Grupa analogów witaminy A, która jest często wykorzystywana w leczeniu trądziku
I w takich sytuacjach pamiętajcie, że konieczna jest antykoncepcja i odstęp między zakończeniem leczenia a podjęciem decyzji o macierzyństwie. Zwracam szczególną też uwagę na leczenie epilepsji. Jest cała grupa leków, które nie powinny być stosowane u pacjentek, które planują ciążę, bądź też są we wczesnej ciąży. Jeżeli stosujecie kwas walproinowy, planujecie ciążę, porozmawiajcie z neurologiem o zmianie, o modyfikacji leczenia. Ten kwas walproinowy jest silnym teratogenem i w niektórych krajach zajście w ciążę przy stosowaniu tego leku jest wskazaniem do przerwania ciąży. W przypadku, jeżeli stosujecie lek i jest test ciążowy dodatni, natychmiast ten lek należy odstawić. Cała grupa leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia. Również to są leki teratogenne, jak inhibitory konwertazy. I tutaj w leczeniu nadciśnienia ważne jest, bardzo ważne jest zaplanowanie ciąży. W przypadku niektórych leków psychotropowych również modyfikacja leczenia, zmiana preparatu, zmniejszenie dawek do minimalnych, skutecznych. Późna ciąża wiąże się również z ryzykiem wystąpienia powikłań. No i podstawowa rzecz to są wady płodu. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko występowania najczęstszych trisomii, 13, 18, 21. Rośnie ryzyko straty ciąży. Rośnie ryzyko wystąpienia powikłań w czasie ciąży. I takich powikłań możemy zaliczyć cukrzycę ciążową, preeklampsję zwaną kiedyś zatruciem ciążowym czy gestozą. Możemy również liczyć się z tym, że wystąpią problemy z porodem przedwczesnym. W zależności od tego, jak zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka przez lekarza na pierwszej wizycie, to będziecie miały Panie modyfikację leczenia, włączenie leczenia. Będziecie Panie proszone o częstsze wizyty w ciąży. W materiale dotyczącym przekwitania ostrzegłem też, że to, że weszło się w okres przekwitania i się pojawiają nieregularne miesiączki i brak miesiączki, to nie jest jeszcze sygnał, że płodność spadła do zera, bo zdarzają się sytuacje rzadkie, bo rzadkie, ale zdarzają się, kiedy dziewczyny mają już objawy przekwitaniowe, wydaje się, że już się skończyło, że już że można bez ryzyka współżyć, bez ryzyka niezaplanowanej ciąży. Biologia czyni czasami nam duże niespodzianki. Więc pamiętajcie o tym, że samo wystąpienie objawów przekwitania to jeszcze nie jest sygnał, że ta płodność spadła do zera. Jeżeli płodność spada i mamy sygnał, że AMH spada, że te cykle stają się nieregularne, a bardzo pragniecie macierzyństwa, to nie wahajcie się przed skorzystaniem z technik wspomaganego rozrodu, z techniki in vitro. Ja przytoczę może przypowieść, którą mi sprzedała jedna z moich pacjentek. Dziewczyna, która z racji endometriozy nie mogła zajść w ciąży przez dobrych kilka lat i miała kilkakrotnie ze mnie propozycje skorzystania z technik wspomaganego rozrodu i mówiła, że z racji poglądów nie chce z tego skorzystać. I pewnego dnia przyszła mi pani doktorze, gdzie ja mam pójść? Do kogo pan by mi polecił się udać, żeby jednak skorzystać z in vitro? Ma obecnie czwórkę dzieci i zapytałem, dlaczego zmieniła zdanie i powiedziała mi, mówi tak, panie doktorze, pan się zdziwi, ale to przez mojego proboszcza, bo rozmawiałam z nim i on mi powiedział, dziecko, miej wiarę, gdyby Pan Bóg nie chciał, żebyśmy to mogli robić, żebyśmy mogli korzystać z tego typu technik, z takiej pomocy, to byśmy tego nie mogli zrobić. Więc moje drogie panie, miejcie wiarę. Drogie panie, ciąża w późniejszym wieku powinna być zaplanowana. Więc rozmawiajcie ze swoimi lekarzami ginekologami, rozmawiajcie ze swoimi lekarzami rodzinnymi, lekarzami specjalistami, którzy opiekują się wami, aby zapewnić sobie zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań i żeby ta ciąża była ciążą prawidłową.
żebyście rodziły zdrowe dzieci. Jeżeli ten materiał się Wam podobał, subskrybujcie, dzielcie się, komentujcie. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w kolejnym materiale.